Szczęść Boże, coś wam powiem. Spoglądamy na dzisiejszą przypowieść i cieszymy się z postawy młodszego syna, który mówiąc nie, zmienił zdanie i poszedł do pracy. Tyle, że nie zauważamy, iż obaj nie dotrzymali swojego słowa względem ojca. Pierwszy zrobił dobre wrażenie na ojcu, bo gotów był iść natychmiast do pracy, ale tam nie dotarł. Drugi nie miał ochoty iść, ale opamiętał się, zrozumiał, że za szybko podjął decyzję, którą teraz chce naprawić. Jeśli ową przypowieść dopasujemy do rozmówców Jezusa, to zobaczymy ich w tym starszym synu, który deklaruje dużo słowem, ale czynem nie potwierdza swoich chęci. Każdy, kto Boga ma na ustach, jest przekonany o swojej porządności, ale nie działa nic w zgodzie ze słowem. Jest podobny do kapłanów i uczonych. Oni rościli sobie prawo jedynych, najwłaściwszych tłumaczy prawa Bożego. Tylko oni mogli nauczać. O czym Jezus nie umieszkał powiedzieć: słuchajcie ich, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Dlatego demaskując ich upór w przyjęciu prawdy, zastawia przykład celników i grzeszników, którzy przed nimi wejdą do Królestwa Bożego. Tylko dlatego, że uwierzyli Janowi i zaczęli pracę nad sobą i zmianą swojego życia. To postać młodszego syna właśnie pokazuje jego zmianę decyzji. Ona musiała go kosztować wiele, bo musiał się ukorzyć, schować swoją dumę i odrzucić próżność. Nieraz pewnie przeżyliśmy taki zwrot akcji, bo myśląc, co powiedzieliśmy wczoraj, dziś zrobiliśmy inaczej, lepiej. Wyciągnęliśmy wnioski i dokonaliśmy korekty swojego myślenia. Błądzić ludzka rzecz, ale jeszcze bardziej ludzka jest poprawa. W obu synach widać negatywne cechy. W pierwszym widać cynizm, bo uprzejmie odpowiada na wezwanie, ale z powodu lenistwa nie chce mu się iść. Drugi jest buntownikiem i kapryśnym dzieckiem, ale umie współpracować ze swoim sumieniem i odczuwa żal. Ta przypowieść zachęca nas do refleksji nad posłuszeństwem i wiernością Bogu. Często pod wpływem impulsu odpowiadamy, zgadzamy się lub nie zgadzamy na jakąś propozycję ze strony Pana Boga. Nie znaczy, że nasze słowa nie są szczere. One są raczej powierzchowne. Wymagają więcej świadomości i przemyślenia, a później praktycznego działania. Wyobraźcie sobie, że dwoje młodych ludzi powie sobie raz: kocham cię, a później nigdy więcej nie wyznają sobie miłości, to ich miłość się wyczerpie. Potrzebujemy ciągle i na różne sposoby wyrażać swoją miłość względem ukochanej osoby. Tak samo względem Pana Boga. Sam chrzest nie wystarczy, żebym wierzył. Ja tę wiarę muszę odkrywać i żyć nią na co dzień, poznawać ją i udoskonalać. Droga buntu nie jest drogą bez powrotu. Można wiele obiecywać, deklarować się, spełniać wielkie czyny, opowiadać, czego to się nie dokona dla większej chwały Bożej, ale jeżeli przestanie się na słowach, daleko się nie zajdzie. Przyjacielem Bożym zostaje się poprzez nie deklarację, ale poprzez rzeczywiste oddanie Bogu swojego serca. Bóg rozumie nasze trudności, ale cierpliwie czeka na naszą poprawę i na naszą hojną odpowiedź, jak w przypadku zbuntowanego syna. Ci, którzy cierpią z powodu swoich grzechów i mają pragnienie czystego serca, są bliżej Królestwa Bożego niż wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, ale są leniwi i zagłuszają swoje sumienie.